Ja to miasto znam z serialu Gwiazda. Ja teraz jestem zawstydzona, że nabiłam tak. Ej, pierwszy raz się nie obróciłam. No, spokojnie. Ale nie wiem, czy jestem szuka to pod. Jadę właśnie do studia mojej koleżanki, żeby nagrać piosenkę, ponieważ w domu wychodzi mi to cienko, więc mam nadzieję, że tam mi się uda. Ja to jest 21 w ogóle, chyba jestem tak zmęczona po pracy, więc mam nadzieję, że cokolwiek wyjdzie, bo inaczej się... Bach. O, nie mogę zrobić teraz. Odpuszczam to, nie będę słuchać strachu. Czekaj, trochę wcześniej musisz puścić mnie ze mną, bo... No, mi się wydaje, że właśnie dobrze przełamać tamto takie, no nie wiem. Odpuszczam to. Uwaga, dzisiaj nagrywamy teledysk do mojej pierwszej piosenki i jest moja pomocnica, reżyser i operator kamery i ogólnie wszystko, bo jedziemy w fajne miejsca i będziecie się z nami. No, będzie super, słuchajcie, ja się rozpakowałam do jednego plecaka, bo jedziemy do jastarni i mamy nawet kampera, w sensie przyczepę, więc robię wrota. Laura ma kampera! Nie będziemy za długo, bo będziemy kilka godzin. 12 godzin. 12 godzin, no, więc zobaczymy. A będzie zarobiście! Wiesz, jaki klimat tego zdjęcia? Jestem ciekawa, jak będzie dźwięk, ale zajebiście. Zakulik, słuchajcie, wczułam się w to bardziej niż Sandzia. Muszę się napić kawy, bo na trzeźwo tego nie zniosę. Na trzeźwo tego nie zniesie. Nie. Nie, alkohol. Maku, mój mąż. Moi drodzy, właśnie jesteśmy w Maku. Mamy przerwę w nagrywkach, jeszcze trochę ponagrywamy. No ale ja dalej siedzę w Szumnej i dużo osób jest tym bardzo zainteresowanym. Więc no, ale mam frytki. Jest super. Jesteśmy już mega zmęczone, ale za chwilę wbijamy do pociągu, do Gdyni. Ja nie mogę zaczekać, jak wyjdę z tego gorsetu, bo jest, nie mogę oddychać, dodatkowo mnie strasznie uciska wszędzie i się nie trzyma to i ówdzie. Więc no, lecimy pięknie, mamy widok na Pałac Kultury, ale co było ciekawe, jechałyśmy właśnie autobusem i te spojrzenia ludzi. No, na maksa. Ale mi takie, what the fuck, jakby co się w ogóle dzieje? No, ale sytuacja bardziej, wiecie, szłyśmy tak naprawdę z metra tutaj na dworzec, to też jakby to była masa ludzi. Ale wiecie co, chyba Warszawa jest taka, że przyzwyczajona jest do takich dziwnych akcji, jak panna młoda, która... Chodziła tak. Po mojej wsi, to by wszyscy w ogóle tak, wiedzieli, co się dzieje. Ale w Warszawie to jest w miarę normalne. No, jemy i idziemy do pociągu, bo nas czeka ile godzin? 3,5, a potem dłużej, no. Ale idziemy. Jesteśmy w pociągu. Co chcesz powiedzieć? A, co chcę powiedzieć, że to nawet jeszcze nie połowa naszej wycieczki tak. I będzie tak zobacz. No, najadłam się makiem. Nie też, chociaż byś jeszcze nagrywać w pociągu. Ej, w ogóle jestem tak zmęczona, że najchętniej bym zasnęła i obudziła się już w Gdyni. No pewnie tak będzie, skoro ja się z tego gorsetu wyciągnę, coś musisz pomóc. A, no tak, więc zaraz nagramy Sandzie i tak. Potem będziemy rozbierać. No. Zamknięte, kiedy jest klima po prostu. Ja wiem, ja wiem. Patrz, magia, widzę. Dawaj szybko. O ja. Bardzo. Może myślicie, że to jest film o Laurze tylko. Ty masz, mam bilety. Pan nam zaraz sprawdzi. Okej. Pan ma wyciągnąć. Bo była zajęta. O, a może tam jest otwarte. Ona mi nie całuje, ona tylko tak przy was chciała. Więc jedziemy dalej i mamy jeszcze godzinę podróży. Jestem trochę zmęczona, ale jest fajnie. Ogólnie naprawdę wychodzenie z mojej strefy komfortu w tym teledysku i w tej przygodzie jest niesamowite, bo jakby ja lubię, jak ktoś na mnie zwraca uwagę. Jednak to wyjście z tej Szumnej było najbardziej niekomfortowe chyba.
w autobusie, gdzie jest mała powierzchnia, i w pociągu, tak. Albo na dworcu centralnym, to też było, bo jest więcej ludzi i więcej osób mogło na mnie popatrzeć. To było chaotyczne i dziwne. I sam dumna z siebie, że to przeżyłam. Teraz zostało nam tylko sceny nad morzem. I to będą takie dosyć przyjemne sceny, ale no, trzeba wcześniej wstać. Wszystko, co chcę, to jest pizza. Pizza margarita albo pizza jakaś dobra, nie wiem, muszę być margarita. Taka dowalona, taka, wiecie, z takim serem pysznym. Wiem, serowa albo taka pizza. Serowa, no. To jeszcze, Mówię, jak jesteś kino na Inside Out, ten, w głowie się nie mieści, że był część, podobno jest takie 905, że wszyscy się wzruszają. Ostatnio mi siostra powiedziała, że jakbym miała być jedną z tych emocji z w głowie się nie mieści, obrzydzeniem. to byłabym radością, bo ona jest taka czepnięta. A ja myślałam, że obrzydzeniem, ja byłam obrzydzeniem. Mogłabym być obrzydzeniem. Ale jesteśmy bliżej niż dalej. Ogólnie zapomniałam, że nagrywam jakiegoś vloga z tego, z tej podróży. Mamy godzinę 3:30. Dobra, stoi trochę zmęczona jak wszyscy. Delikatnie. Idziemy na wschód słońca nagrać scenę ze wschodem słońca, którego prawdopodobnie nie będzie widać, bo jest trochę zachmurzone niebo i pada deszcz. No, zaczyna kropić, więc zobaczymy, co nam wyjdzie. Więc jakby deszcz. Zamysł będzie, oby tylko się nie rozpadało, bo już nieważne, że będzie nam zimno, ale boję się, że się wtedy rozchorujemy na dyplom. No, tak, tutaj możecie Państwo podziwiać zacne kaszubskie chatki. Jest dobrze, 2 godziny snu nam dały sporo, mi się wydaje, ale więcej niż tak jakbyśmy nie poszły spać. Tak jak ja miałam zamiar, żeby w ogóle po prostu nie iść spać. A teraz się dopiero rozbudzam, czuję to. A więc pada jednak. Mokłyśmy strasznie, no ale nie wiem, no jesteśmy tak blisko, że aż ciężko rezygnować z tego, więc chyba będą po prostu deszczowe. O, wszyscy jesteście tacy mokrzy. Pada. No i już. Halo, stara, gdzie ty jesteś? Nie uwierzysz, co zrobiłam. Laura tam kręci parasolką, bo jest bardzo ucieszona, że skończyłyśmy, bo mamy niedługo dyplom i chcemy być zdrowe, a pogoda nam nie pozwala. Ale było super. Moim zdaniem ten... Ej, ten deszcz! Może to widać w tym momencie zaspanej mnie, ale ja się serio świetnie bawię. Kochani, przypominam wam, że jest 4:20, może trochę później. Więc, a ja się już rozbudziłam strasznie. Ja też. Bo deszcz nas, no niestety była nie, taka jedyne, ulewa. Co to mnie ten deszcz wkurzył, ale jak widzicie po mojej fantastycznej fryzurze morskiej. Ej, ale ten deszcz dał coś do tego teledysku. Oczywiście, nawet to, że... jakby, Sandzia, ty tego nie widziałaś, ale jak ja cię nagrywałam, to te ujęcia były tak zarąbiste. Było takie szaro-niebieskie niebo. No. I te wszystkie tiule z sukienki się tak idealnie z falami komponowały. Co ty gadasz? Ach, mam nadzieję, że już widzicie efekty Laury pracy. Już wkrótce. Znaczy już chyba widzicie, więc idę oddać parasolkę, bo oczywiście zabrałam parasolkę z jakiegoś hotelu. Dziękuję, pozdrawiam pana, który mi pożyczył i którego obudziłam. Przepraszam bardzo. No ale to wiesz. Wiesz, przepraszam, też raz. No, dzięki! Jesteśmy właśnie z Laurą na śniadaniu. Laura, zawsze jak ja zaczynam coś nagrywać, albo robić zdjęcia, nie? Tak. Laura miała tutaj, Laura ma jeszcze omlecik. Mamy kanapkę, a ja dostałam takie piękne naleśniki, jeszcze takie z przepiękną tą, więc jest mega super. Wracamy dzisiaj. Wracamy za, dokładnie wam powiem, 50 minut. Koniec naszej jesternskiej podróży. Tak, super. Tak, a nagrywki były dzisiaj przerażające moim zdaniem. Jakby ja miałam już takie, że traciłam nadzieję, że nagramy to dzisiaj przez to, że wyszło tak fatalnie. I wyszło super. Tak, wyszło. No, ja nie widziałam, więc... No, ale już wy widzicie, czy wyszło fajnie. Mam nadzieję, że wyszło fajnie. O mój Boże! O mój Boże!
Boże, dobra, czekaj. Nagrywamy, kochani, teledysk, moi drodzy!